skończyłem robić trening tutaj nad Wisłą przy Mosie Świętokrzyskim. A tutaj, gdzie są te fontanny, zobaczcie, jaka jest tańcza. Taka mini tańcza. Holy shit! Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie na moim kanale i od razu chciałbym powiedzieć, o czym zawsze zapominam, o subskrybowaniu kanału. Jeśli lubisz oglądać moje filmy i ci się podobają, to proszę zostaw subskrypcję, możesz również dać łapkę w górę i komentarz po obejrzeniu tego filmu. Z łapką w dół może się jeszcze na początku wstrzymajmy, dać szansę na poprawę, może następny film będzie lepszy. Na dzisiaj ze słonecznej Polski przenosimy się na południe Europy, do słonecznej równie Italii i będziemy kulturę włoską poznawali od strony gastronomicznej. Co będę robił dokładnie, także okaże się to właśnie w dalszej części filmu. Zapraszam do oglądania. Sorry, że czekałeś, ale nie uwierzysz, co się stało, stary, nie uwierzysz. Co się stało? No może zgadywać, no. Co to za wymówka? No co na przykład może się zdarzyć po drodze obywatelowi Warszawy? Na ulicy, gdy idziesz sobie spokojnie na lunch z przyjacielem, co cię może spotkać? Twoja ex. To też byłoby wiarygodne, byłoby, jest prawdopodobne, nie, ale nie. Nie mam pojęcia. Coś takiego bardziej myślę. Nietypowego. No. Wywróciłeś się na hulajnodze. Nie, to też nie, to ty się wywróciłeś. To tak, to proszę. Prawda. Dwa razy, raz w Krakowie, prawie połamałem rękę. Dobra, jeszcze jedną szansę masz. Jak masz piękne panie w pracy. A czy to akurat to jest piętra wyżej? Aha, to jest chyba biuro prawnicze. Nie wiem, stary, nie mam pojęcia. Policja mnie wzięła teraz. Na ten? Na przeszukanie? Wzięła mnie na bęben. Tak? Serio, no. Ale przeszukiwali się? Wszedłem właśnie teraz, nigdy nic nie mam, bo nie spożywam takich substancji, ale idę sobie, no, szybkim krokiem, wiesz, szybko chodzę i tym bardziej, że tutaj spieszyłem do ciebie, bo idziemy na lunch. Chodź, no chodź po drodze już. Okej, okay. Dobra, no. Chodź po drodze. Tędy? Tak, tędy. Ulicą będziemy iść? Teraz o to. Ale to, tu są roboty, wiesz, to i tak. Dobra, to możemy pójść. No. I przejechała ta kabaryna, duży wóz policyjny i tak myślałem, dobrze, że nie ubieram się jak jakoś czarny, jak nie wzbudzam podejrzenia i takich ludzi jak ja nigdy nie zatrzymają. Stary, zatrzymują się 15 metrów tam dalej i ja mówię, nie, no nie do mnie na pewno, idę spokojnie, a tak jakbym pewnie miał coś na sumieniu, to jakbym się zachował, tak sobie rozgrywam tą akcję w głowie, nie? Co? Jakbym był jakimś, nie? To myślę, nie, no trzeba iść po prostu zachowywać się tak jak ja teraz. Pewnym krokiem. Tak, pewnym krokiem tak jak ja teraz. Jakbym zawrócił, to już by pewnie wyszli i za mną gonili, bo to jest znak czegoś, nie? No. Otwierają szybę, włączyli, wiesz, te koguty, ale jaki? bez dźwięku, no. No. I myślę, krzyknąłem. No. I ten, i pan wyszedł, znaczy pan przez szybę mówi, dzień dobry, proszę pana, możemy tutaj? Ja podszedłem do okna, czy poprosił mnie o dowód osobisty, dałem mu dowód, a mówi, nie, tutaj zapraszamy do tej, otworzył drzwi, wiesz, na bęben tam. Jeszcze jeden policjant i policjantka byli i właśnie zapytali o dowód. Czy nie mam żadnych nielegalnych substancji przy sobie? Nie, powiedziałem, oczywiście, że nie mam. Proszę dowód tutaj. I wiesz, taki miałem portfeli, card holder. Ten. No, mówię, nie, proszę nic nie wyjmować, tutaj koleżanka sprawdzi to wszystko, tak? Ale aha, wyjąłem wszystko właśnie z kieszeni, czapkę położyłem, tam sprawdzili tutaj właśnie. Hop. Tak. Sprawdziłem, czy ja nie mam nic właśnie. No, ale powiem ci, tak trochę wyglądasz, tak kurde. No sportowy styl, no. Czapeczka, bluza, podwinięty rękawek. No ale troszkę miałem stresik, no, taki wiem, ten. Zawsze jest jakiś tam stres, no bo kurde. Ale powiem ci, że mnie też w Krakowie potrafili w ciągu miesiąca 3 razy przeszukać, coś mi droga wpadło. Tak? O, to ty. W ciągu miesiąca potrafili mnie 3 razy przeszukać, co nie? I no. Gdzie? Ja? Nie, dajcie spokój. No jestem na bębnie, no. Na pace i mam ręce uniesione tak do góry, a policjant mówi, nie, no nie musi pan trzymać tych rąk w górze, tak jakby pan się poddawał czy coś takiego. A ja mówię, no dobra, to opuściłem i mówię, że nie miałem doświadczenia nigdy wcześniej. Ale w porządku byli? W porządku, bardzo no, mili, no, bardzo mili, to tak. To najważniejsze, no nie? Ale mam, zrobiłem też pozdrawiamy panów policjantów. Pozdrawiamy, ale mam przebity też, bo widziałem, później już jechałem hulajnogą i też zatrzymywali innych tam. Aha, no, nie dobra, wiem, ale nie to wiem. Może wiesz, to może jakiś synk dostali, że ktoś się wiesz, puszuje w pobliżu.
smacznego. Co zamówiłeś? Tajskie curry z wołowinką. To sobie pojemy za chwilę. A je. Sajgoneczki dzisiaj sobie wziąłem, a ty Michale co? Smacznego ci życzę? Curry z wołowinką. Tak? Polecam bardzo. Duża Micha. Duża Micha. Twoje standardowe danie tutaj z pracy? Tak, tak, tak. Dobra, smacznego. Nagrałem to, Michael. A czy nie, ale zajebicie działa i... Nie wiem, czy wiesz, Michael, ale właśnie wyczułem nagrywanie. Tak, a czy nie? A słowa, które powiedziałeś, nie mogą być ujawnione, więc je wyciszę. Ale chciałem właśnie powiedzieć, że ten vlog miał mieć zupełnie inny charakter, ponieważ dzisiaj... Mieli cię nie łapać. Dzisiaj mieli mnie łapać, nie dali mi znać. Zaraz do Jarosława zadzwonię i mówię, co to jest? Nie? Nie? Na ulicy? Ja nie wiem, o co w ogóle chodzi, że ci panowie funkcjonariusze tak mi często łapią i albo potrzebują czasu mojej pomocy, ponieważ tym razem mi się też przypomniała taka sytuacja, że kiedyś rano czekałem przy galerii Białej Podlaskiej na tatę i podeszło do mnie dwóch właśnie funkcjonariuszy, nie wiem, czy wtedy byli po cywili, czy również służbowo, i zapytali, czy mam jakieś 15-20 minut. No oczywiście wtedy miałem, bo czekałem znudzony na schodkach. Ale czekaj, jak tutaj muszę iść. Już wracam. Czekałem i powiedzieli, że potrzebują osób do rozpoznania, ponieważ mają już tak jakby 100% sprawcę, ale potrzebują jeszcze kilku osób do rozpoznania. Nie wiem, czy potrzebowali wtedy w 5 czy 4 osoby i znalazłem się właśnie, poszedłem z nimi na komisariat i stanąłem przed lustrem weneckim i stanąłem właśnie w rzędzie ze sprawcą i innymi osobami, którzy byli niewinni tak samo jak ja, stając z brzegu, i słyszałem delikatnie, co się dzieje właśnie po drugiej stronie lustra, i słyszałem, że ten z brzegu. Ja myślę, ja pierniczę, ale się wpakowałem. Na szczęście chodziło właśnie o drugą stronę, o drugi bok, i no i co, i również wtedy wyszedłem obronną ręką, ponieważ nic nie stałem, ale kuźwa, nie wiem, co to jest, że panowie mnie tak często potrzebują i angażują do pewnych spraw. Może ja się minąłem z powołaniem? Może powinienem być jakimś komandosem? Nie wiem. Dobrze, że nie bywam na posterunku. To najważniejsze. Kochani, jeszcze chciałem się odwołać do ostatniego filmu, gdzie skakaliśmy na blachę. O Jezu. Znowu skakaliśmy oczywiście na główkę, ponieważ dużo się komentarzy takich pojawiło z radą, z bardzo dobrą radą i z zapytaniem, czy chcemy sobie połamać tam kręgosłupy. No jedyne, co zostało złamane, to chyba moralność. Kręgosłupy są wszystkie całe, bo patrząc na ten pierwszy skok, oczywiście blacha totalna, to wyglądało jak jakiś taki kot, który spada na cztery łapy i ląduje właśnie na tafli wody. Oczywiście nic się nie stało, kolejne były już dużo lepsze i no nie tak łatwo właśnie, no... Na pewno trzeba skorzystać z rad profesjonalisty, żeby się nauczyć właśnie skakać do wody poprawnie na główkę. I jednak przez lata ćwiczeń to mój core, mój środek ciała, brzuch i mięśnie posturalne, mięśnie kręgosłupa, tutaj bioder również są też dobrze obudowane, więc nie tak łatwo tutaj również o kontuzję, ale wiadomo, trzeba uważać. Także kochani, bardzo wam dziękuję za troskę. Cieszę się, że się martwicie. Ja również dbam o swoje zdrowie, będę dbał. No i jednak ten basen powinien być głębszy, bo tam jest chyba z 1,60 m głębokości. Na pewno nie jest więcej, więc to jest na pewno zbyt płytko, żeby próbować skakać właśnie na główkę. Tym bardziej, że zobaczyłem, jak to robią nawet pływacy zawodowi, profesjonalni na zawodach, i oni nie biorą tam rozpędu, po prostu z miejsca. Z miejsca można wyskoczyć płynnie, opływowym kształtem, jak łuk, wbić się i zanurkować. Także tak będzie. Dokładnie taki znak powinien stać przed moją próbą skakania. Zwolnij i stop! Zanim pójdę jeszcze na zakupy i kupię wszystkie potrzebne składniki, miałem za zadanie posprzątać, zrobić porządek w mieszkaniu. I zobaczcie, bo co tutaj się dzieje. Tutaj jakieś takie pranie, to nie będę wam pokazywał, ale tutaj paczka, tu paczka, tu paczka, tu paczka. Tutaj pudło też wielkie. Pudło i pudło to akurat na samym dole jest moje. Na wszystkie rzeczy należą do moich przyjaciół, sąsiadów, którzy właśnie są na wakacjach we Włoszech.
Także z tym sprzątaniem to ja sobie jeszcze troszkę poczekam. Lukita już dzisiaj z Angeliką i z Charlotką wracają z wakacji, więc to wszystko zabiorą, ale cóż za nieodpowiedzialne zachowanie kuriera, że on zostawia paczki bez żadnego w ogóle komunikatu, ponieważ dzisiaj rano rozmawiałam właśnie z Angeliką i ona mówi, że żadnej informacji nie miała, prosiła o zostawianie paczek właśnie na recepcji, a ja właśnie przychodziłem odebrać również catering, żeby się tam nie zmarnował. Oprócz mojego cateringu to konsumowałem również luki, sprawdzałem, które lepsze i za każdym razem były jakieś paczki właśnie do odebrania, więc zabierałem je od razu do siebie, do mieszkania, ponieważ ludzie tam inni mieszkają, może to im też również przeszkadzać, bo to obok windy stoi, więc zabrałem tutaj, o, w rogu. Wygodnie sobie spoczywają i czekają. Także Lukuś, wracamy z wakacji, bo tutaj paczuszki czekają. Ty ze słonecznej Italii wracasz, ja tam lecę, także mam nadzieję, że się w drodze nie miniemy. Jeszcze się zobaczymy. Że ja przyjechałem? Tak, przyjechałeś. Wiedziałem, co będzie, przyszłem. Ale jestem totalnie. Tak, wiedziałeś. Przyszłem. Przyszłeś i nic nie widziałeś, Juri. Nic nie widziałem. Oglądamy Juriego. Widział, to myślał. Ale jesteś duży. Oglądamy Juriego film z wesela. Naprawdę? No. Jak oceniasz to? Zajebiście. Juri słynie właśnie z przepysznej pizzy i dzisiaj będzie mnie właśnie on uczył tych umiejętności gastronomicznych, kulinarnych, prosto z Włoch. Dobra, przyznaję się, to moja wina, nie nagrałam, tak teraz się nagrywam. Powtarzamy wszystko jeszcze raz. Jeszcze raz. Zacięta kłótnia z Jurim. Tylko się nie bijcie. Czas to poleciało. Słuchajcie, nie nacisnęłam nagrywania. Ja? Już nie wiem, powinien to było. Ale ja się stresuję trochę. Mamy mąkę. Nie, bo ja muszę teraz wszystko sobie przekalkulować i powtórzyć, co było. Przekalkulować, powtórzyć, okej. Okay, uczymy się dzisiaj w mojej restauracji, kochani, robić pizzę. Jak nazywa się restauracja? Leonardo. O kurde, to jest Leonardo. Juri słynie... Di Carpio. Restauracja, do której cię dzisiaj zaprosiłem. Mamy tutaj składniki wszystkie. Juri słynie oczywiście z przepysznej pizzy, ale takiej innej, bo ostatnio jedliśmy pizzę neapolitańską, która brzegi ma właśnie spieczone, a środek ma taki płynny, taka zupka tak zwana. I tak na początku jest. Się wyjada zupkę, tą wnętrzności, środek, a później się zajada tak jakby, jak na przystawki się focaccia czasami daje z oliwą, to można sobie to później zjeść tymi brzegami, a my dzisiaj zrobimy inną pizzę, taką mocno przypieczoną na cienkim cieście, ale tak przypieczona, chrupiąca, z mnóstwem dodatków. Ewa mnie wyposażyła, bo ja oczywiście skupiłem jedną mozzarellę tylko. Mozzarelli mamy teraz pod dostatkiem. Ale ty ją tam pyrgasz, ty nie pyrgaj. Nie, chodź tu, bo ona musi... Nie wiem, co robi. Juri, proszę cię, nie pyrgaj, tylko powiedz mi tak, bo ja się uczę, ale moi widzowie też chcą się nauczyć. Ja wiem, że u ciebie też. Jak moi widzowie chcą się nauczyć, to wpadają na kanał Juri i tam jest przepis na pizzę. A powiedz, pierwszy krok, jaka mąka? Z Włoch. Mąka typ zero. Włoska mąka, Kati nam przywiozła tak? prosto z Włoch. Mamy włoską, taką original, mąka. Chciałam powiedzieć, że Adrian ją wysunie do Bengal. Bengal ją wysypał. Co to wszystko Adrian? Daj mojemu przyjacielowi ten spokój. Tak. Dodajemy szczyptę soli. Ja nie mam żadnego wujka z gry. Wczoraj powiedziałeś, jak byliśmy na pizzy. Skąd to był wujek? Nie, Adi. To ladies and gentlemen. Skąd to był wujek? Wujek. On był z Grecji? Pół Grekiem. Nieprawda, on się urodził w Grecji. To 20 lat w Grecji. 18 mieszka. Polskie ma korzenie, polska krew w nim wpłynie, 18 czym... Poczekaj, jakby to powiedzieć. Czym skorupka za młodu nasiąknie? O kurde, nie znam tego. Tym na starość trąci. On mieszkał pół życia w Grecji, więc jest Grekiem. Urodził się Grekiem. Tak to można nawet jeszcze raz powiedz, to zapamiętam. Czym skorupka za młodu nasiąknie? Tak? Nasiąknie? Nasiąknie. Coś takiego? Mhm. Macie słownik synonimów, możecie sobie znaleźć. Właściwe słowo. Przepraszam za mój analfabetyzm. Tym na starość trąci. No takie znałaś polskie przykład, to jest taki, znałam. Wiesz, no. Tak? Katię znałam. Ale też... Znałaś to? Nie? Znałam. Raczej znałam pierwszą frazę, w drugiej... Ja mam tak z przysłowiami, że pierwszą frazę znam, drugiej... Już nie. Raczej drugie. A ja wszystko nie... przekręcam. Wiecie, co ostatnio powiedziałam do dziewczyn? Chciałam powiedzieć, że jak jest to przysłowie, że krowa, która dużo muczy, mało mleka daje, a powiedziałam tak, pies, który dużo szczeka i się zatrzymała. A dobre to wino kupiłaś? Nie była kontynuacji. Dobre to wino kupiłaś? Nie wiem, kochani, nie znam się na winach. To jest organic wine. Nie znam się na winach.
Ty się znasz na winach, a wysłałeś mnie do sklepu. Ja mam wywinę. Dobra, do roboty zawsze. Panowie, bo my głodne jesteśmy. Pierwszy krok, sypiemy mąkę. Pomogę wam panowie trochę. Tak, mamy tutaj składniki, o których dobra powiem później już. No powiedz teraz, co robisz. Tu jest mamy mąka i drożdże, tak? Tak. Teraz Gorgon Jean ma ten, Luka już 15 robi. No. W jednej misce mam mąkę, w drugiej rosną drożdże. Dalej szefków mi później powie, co robimy. A tu mamy ingrediencje. Ja chciałam jeszcze ciebie zapytać, bo mówiłaś, że 8 godzin powinno leżakować ciasto. Tak, 8 godzin powinno leżakować ciasto i co godzinę trzeba go mieszać. Nie mam czasu. I wtedy właśnie te brzegi są takie duże. Ale to trzeba też, żeby brzegi były takie duże, trzeba mieć opalany drewnem piec, najlepiej. No to albo można włożyć drewno do piekarnika. Nie? Jakie drewno do piekarnika? A może wy z razem zróbcie pizzę, co? Nie, no. I podpalę. Jedną gąskę i wiesz, tak już. Na ognisku górzaka byśmy zrobili. Nie można. Na ognisku, na patyku. I trzeba by było mieć... Pożar, kurwa! I trzeba mieć albo kamień, a my nie mamy kamienia. Nie ma drewna, nie ma kamienia. Nie ma niczego. Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Następne polskie przysłowie. Na sześć tylko jest dwóch. Tytuł tego vloga, przysłowie z Adrianem. Przysłowiowy Adrian. Przysłowiowy Adrian. O, fajne. Kurde. A może tak byś nazwał restaurację? Pójdź ze mną na słówko. A może tak restaurację nazwiesz? Przysłowiowy Adrian. Przysłowiowy Andrea. Andrea? Andrea, ciao. Tutti. Dolewamy teraz oliwy. On trochę, wiecie, jak taki był kiedyś program? Ta TVP stał taki stary dziadek z brodą, taki gruby. I on, kucharz gotował? A ten stał i właśnie mówił tak, no teraz owijamy naszego jelenia tym i tym. I ja mówię, czy ten kucharz nie mógłby tego robić? Czy musieli zatrudnić gościa, który stoi albo i komentuje? Albo ten kucharz nie mógłby tego mówić. Ale ty jesteś tym gościem, który robi. No właśnie teraz. Ja jestem tym niestety gościem. Bo Adrianowi dobrze jesteś idzie dziś gościem. Mówienie. Po prostu. Nie owijaj w bawełnę, tylko działaj, Juri. Adrian dzisiaj. Dobra, dolewamy wody. Dolewamy oliwy do ognia. Chciałem się wypowiedzieć. Hey. Możecie sobie tam usiąść. Tak, właśnie tak. Obserwujemy, bardzo nam się podoba. Taki live cooking mamy dzisiaj. Dzięki Magdalena. Tak jeszcze wiesz. Co tu się stało? Kto to rozrobił? Ty rozlałeś jak zawsze. Po prostu Adrian chciał dać mi czerwone wino, żebym zdegustowała. No proszę. I nie pykło. Ja będę to zmywał. Ja to zmywam. Przekazuję ci. Dobrze, dzisiaj jest challenge. Po prostu krzesło nowe i tyle. Ja powiem ci. Dobrze. Ja wystrugam nowe. Ja nie będę z tobą licytować, przenosić nowe krzesło i jelo. Dobra. Wystrugam, sam własnoręcznie zrobię. Ale pozostawiasz, to jest na 50 zł, to nie wychodzi stąd. Muszę coś powiedzieć, Adrian. Chciałam wam powiedzieć, że Adrian chciał, żebym zrobiła mini degustację wina i skończyło się to tak. Ale przynajmniej dowiedziałam się, że sól wyciąga wino z tkanin, także polecanko. Trzeba już teraz już zmyć, kochanie. Tak? Chyba tak. Myślisz, że już trzeba zmyć? No, możemy to ściągnąć. Kati, zmywać to już? Ja jeszcze chyba nie. Trzeba sprawdzić, żeby nie zrobiło się gorzej, bo zaraz się coś wypali. Tak, bo jak sól ma takie właściwości pozyskujące w ogóle gęsto. Ja się pytam ciebie jak eksperta. Ty zobacz. Ja pierdolę. Przepraszam. Patrz. Ja! Ściągnęło sól. Serio? Jezu, no. Zobaczcie! Skąd ty to wiedziałeś? Ja to wiedziałam. Ja? No ja, jeszcze jest. Ja chodziłem na Hebie, nie uciekałem, nie chodziłem na wagary. Nie, Mysza, zobacz, jeszcze trochę trzeba to położyć. Dobra. Może świeżej. To trzeba umyć, już jak ściągnęło, to trzeba umyć, a nie chyba... To będziesz sypać teraz przez 3 lata sól na to? Nie, jeszcze troszeczkę... Jeszcze posypy delikatnie solą. Zobaczcie. Ewa, nowe krzesło. Ale to jest super. Powinnaś Adrianowi zapłacić teraz, że takie jest nowe. Wcześniej nie było. Premia uznaniowa. Ochrzczone. Ochrzczone krzesło. Super, teraz mogę usiąść. Siadaj, Ewa, jak królowa. No na soli, jak królowa, może wyciągnie. Już na nim nikt więcej nie usiądzie. Jak się obrączka tam błyszczy w cieście. Na prawej teraz mam, już się... Wszyscy do mnie czepiali, że mam na lewej, a na całym świecie się nosi obrączkę na lewej, od serca. Może być również na prawej, wiesz, czytałem. Nie, na prawej, więc w Polsce i w Rosji. Tylko. W Anglii chyba jest, wiesz? Zaraz to sprawdzimy, zaraz to sprawdzę jeszcze. No, ale na całym świecie się nosi na lewej zazwyczaj. Dobra, kolejny krok, wyrobimy pizzę.
Sprawdziłem, w jakim państwie, na jakiej ręce nosi się obrączkę, na którym palcu serdecznym. No i w Polsce, w Hiszpanii, w Grecji nosi się na prawej ręce. Tak? W Hiszpanii też? Tak, ale na przykład w Szwecji, na przykład w Irlandii, na przykład w USA, w Kanadzie i bodajże w Niemczech również nosi się na lewej, także... Od serca, nie? Tutaj zależy, kto, kim się czuje. A na Polsce jak na Ukrainie się nosi? Już to sprawdzę. Humor geek tu. Dobra, sypiem tutaj sobie fajną włoską mączkę na blaszę. Pyk, tak sobie rozsypujemy. I za chwilę drugą kulkę sobie rozwałkujemy. I będzie mi pisać. Powinno się wałkować, ale ja mam sobie. Najważniejszy moment, kochani, zobaczcie tutaj teraz. Serek tutaj kładziemy. Grazie mille. Dobre. Niech was to nie zwiedzie. Jeszcze nic nie jadłem. Juri dokończy to dzieło. Adrian sam robił. Chyba się nawet bardziej okrągło wyszło niż moja. Okrągło jak twój brzuch. No. Krzychu. Nazwiemy ją Krzychu. Pizza Krzychu. Pizza od Krzycha. Buongiorno. Buongiorno ragazza. Buongiorno ragazzi. Co ty robisz? Przestań mi rozsypywać wszędzie. Jesteś debilem. Jak dzielę, co za człowiek. Myślę, że to otworzył. Komywa, ragazzi. Co ty powiedziałeś wczoraj do pana w restauracji? Co? Jak pan powiedział, że ciao, a ty zapytałeś się co tam i się okazało, że to nie to. Zdziwił się, że umiem po włosku powiedzieć. No właśnie, a dobra, sorry. Tak. Juri musi rukolę odkurzyć. Nie, ty nie. To wygląda imponująco. Wydaje mi się, że lepiej pójdzie ci nożem. Jeszcze, o, jedzenie po włosku to jest mangiare. Jak? Mangiare. Martyna, tak? Mangiare. Adrian kroi takie... Paweł, to ma dzieci. Ósemkę dzieci miał na razie. To dla ciebie, Ewa. Dziękuję. Dbam o swoją linię, pamiętaj. Jak zawsze. Tort, ja wiem. Ale panowie, uważam, że ona była za krótko, bo zobaczcie, co się dzieje. Magda Gessler nie byłaby z was dumna. Ale a ty jesteś Ewa Pachulska. Ja zawsze będę z was dumna. Zobacz, już. Ona jest po prostu bardzo dużo ma warzyw, rozumiesz sobie, dlatego jest taka. Smetyny. Pozwolisz, Adrianie, że przyjmę ten talerz? Tak. Dobra? Poczęstuj wszystkich gości. Perfekto. Adrian dba, Adrian kocha wszystkie kobiety. O, to tak. Dokładnie, tak. Pizza. Wolne najbardziej. Dzisiaj. Dzisiaj pizza, jutro nie wiem co, dajcie pomysł, podejmę się każdego wyzwania. Wszystko dla was. Dziękuję kochani za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał równie dobrze, jak mi smakowała ta pizza. Myślę, że jasno powiedziane zostało wszystko, cały proces został jasno przedstawiony. Przede wszystkim dobra mąka potrzebna jest i silne ręce do ugniatania ciasta. Można do tego zaangażować m.in. Juriego, bo jestem mistrzem. Ja podejmę się takiej próby już niedługo. Sprawdzę, czy zapamiętałem wszystko i czy wyjdzie równie dobra. Dziękuję wam jeszcze raz. Oczywiście zapraszam, zachęcam do subskrypcji, łapka w górę, jeśli ci się podobało. No i do zobaczenia wkrótce. Buziaki, pa! Pa, pa!